Wiecie, każde osiedle miało swoje mity i swoje zakazane rewiry. U mnie zakazanym rewirem na Pomorzanach były tory. Nie można było chodzić nad tory, bo ci może rączki upierdolić. A że nikt nas nie pilnował, to ciągle siedzieliśmy nad torami. No i ciągle podkładaliśmy kamienie pod pociągi, złotówki, żeby orzełka wybijało. No i była taka kładka nad tymi torami i jakieś rury ciepłownicze szły. I pod tą kładką jeździły te takie czerwone pociągi, Deutsche Bahny takie, nie? Do Niemiec. I któregoś razu wdrapaliśmy się na tą kładkę i tym Niemcom w Deutsche Bahnie pokazaliśmy gołe dupy. Śmiałkowie, bohaterowie osiedla, którzy sprzeciwili się niemieckiemu oprawcy. Teraz, jak jestem dorosłym facetem, to już wiem, że jedyne, co pokazaliśmy tym Niemcom w Deutsche Bahnie, to potwierdziliśmy im, że Polska to kraj trzeciego świata, w którym biedne, brudne dzieci z gołymi dupami po torach biegają. No nie?